W tym tygodniu w programie Watykanu. O odnowie kościoła dowiemy się od papieża Benedykta XVI oraz z jego pism. Odwiedzimy miasteczko Bolsena, w którym po cudzie eucharystycznym ustanowiono święto Bożego Ciała. Poznamy bliżej czerwiec, miesiąc Najświętszego Serca Pana Jezusa. A ponadto obejrzymy trzecią część naszego serialu o papieskiej gwardii szwajcarskiej. Te i inne informacje już za chwilę w programie Watykanu. Zaczynamy! Zaczynając od ołtarza, będziemy nieść Pana do domów naszego miasta. Nie robimy tego, aby popisywać się czy obnosić z naszą wiarą, ale aby zaprosić do udziału w chlebie Eucharystii, w nowym życiu, które dał nam Jezus. W niedzielę 2 czerwca ze schodów Bazyliki Najświętszej Maryi Panny Większej papież Franciszek udzielił uroczystego błogosławieństwa Eucharystią. Kardynał Victor Manuel Fernandez, prefekt dykasterii do spraw doktryny wiary, był głównym celebransem podczas mszy świętej w Bazylice Laterańskiej. Najświętszy sakrament niósł w procesji biskup Baltasary Reina, wiceregent diecezji rzymskiej. Prawdziwe tłumy wyległy na ulicę, gdy w procesji pod baldachimem monstrancja była niesiona z Bazyliki Świętego Jana na Lateranie do Bazyliki Najświętszej Maryi Panny Większej. Procesja podążała wzdłuż Via Merulana, historyczną trasą utworzoną przez papieża Grzegorza XIII podczas jubileuszu w 1575 roku. W trwającej godzinę procesji przy śpiewach i modlitwach szli razem kardynałowie, biskupi, kapłani, siostry zakonne i całe rodziny. Zaciekawieni turyści zatrzymywali się, a mieszkańcy wychylali się przez okna, by spoglądać, jak Chrystus w realnej obecności przechodzi ulicami miasta. W tym roku sam papież Franciszek nie szedł w procesję eucharystycznej, dołączył do niej pod koniec adoracji Najświętszego Sakramentu, udzielając zgromadzonym wiernym eucharystycznego błogosławieństwa. W miarę jak coraz więcej ludzi odwraca się od Kościoła, apele o prawdziwą odnowę stają się coraz głośniejsze. Ale od czego ta odnowa powinna się zacząć? Na to pytanie odpowiedź starała się znaleźć konferencja niemieckich teologów. 31 maja odbyło się w Rzymie sympozjum zatytułowane Odnowa Kościoła. Celem tego sympozjum jest nowe spojrzenie na Chrystusa, ponieważ wszelka odnowa może pochodzić tylko od Jezusa Chrystusa. A On jest nowością par excellence. Jeśli więc otworzymy się na Niego i wpuścimy Go do środka, otworzymy szeroko drzwi Chrystusowi, jak powiedział święty Jan Paweł II na początku swojego pontyfikatu. Wtedy umożliwimy odnowę Kościoła, a ta z kolei wiąże się z odnową wiary. Zaczęło się od biskupa Gregora Marii Hanke, który mówił o tym, jak ważne jest, abyśmy opierali się na naszej tradycji i zaczęli od tego, co przekazał nam Chrystus, by na tej podstawie odnawiać Kościół. Jest to wymiar moralny. Profesor Bormann zwrócił na to uwagę w swoim przemówieniu. Podkreślił, że musimy dostosować nasze życie do teraźniejszości. Profesor Nass wskazał, że odnowa dotyczy również życia społecznego i że w związku z tym to nasze życie powinno się zmienić. Julia Denzel przedstawiła wgląd w to, jak można to osiągnąć, zwłaszcza jeśli chodzi o ludzi młodych. Sympozjum zostało zorganizowane przez Societas Theologiae Ecclesiasticae, który jest częścią niemieckiego stowarzyszenia Fundatio Christiana Virtus. Markus Graulich, członek stowarzyszenia, podkreślił, jaki powinien być pierwszy krok w kierunku odnowy.
Matka Teresa dotarła do sedna tego, co oznacza odnowa Kościoła. Zapytana, co należy zmienić w Kościele, odpowiedziała spontanicznie: Ciebie i mnie. Sie und ich. Jest zatem możliwe, że Kościół również zostanie odnowiony, jak zapowiedział to już Chrystus w Biblii, mówiąc: Oto czynię wszystko nowe. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na Vaticano Updates, czyli najważniejsze informacje dotyczące Ojca Świętego i Watykanu. W swoim orędziu na 110. Światowy Dzień Migrantów i Uchodźców papież Franciszek stwierdził, że spotkanie z migrantem jest podobne do spotkania z Chrystusem. Wezwał do wsparcia i solidarności z milionami uchodźców zmuszonych do opuszczania swoich domów. Światowy Dzień Migrantów i Uchodźców obchodzony będzie 24 września pod hasłem Bóg idzie ze swoim ludem. W przesłaniu do uczestników konferencji na temat życia konsekrowanego w Brazylii papież Franciszek wyraził wdzięczność za ogromny dar powołania do życia konsekrowanego. Podkreślił potrzebę strzeżenia i pielęgnowania tego powołania każdego dnia, aby przynosiło ono dobre owoce w życiu każdej osoby konsekrowanej. Podkreślił też znaczenie utrzymywania stałego dialogu z Jezusem poprzez codzienną modlitwę i wierność złożonym ślubom zakonnym. Ojciec Święty potępił zabójstwo 14 katolików w Demokratycznej Republice Konga. Podziękował Bogu za ich świadectwo męczeństwa, stwierdzając, że podrżnięto im gardła tylko dlatego, że byli chrześcijanami i nie chcieli przejść na islam. Media podały, że ofiary zostały zabite przez członków powiązanej z ISIS milicji, znanej jako Sojusznicze Siły Demokratyczne. Przemawiając do członków włoskich chrześcijańskich stowarzyszeń robotniczych w Watykanie, papież Franciszek podkreślił, że bycie budowniczymi pokoju w stylu Jezusa Chrystusa jest z jednej strony konieczne, a z drugiej ryzykowne. Powiedział, że wstawianie się za pokojem wykracza daleko poza zwykły kompromis polityczny, ponieważ wymaga poświęcenia się i podjęcia ryzyka. Podkreślił, że w świecie naznaczonym konfliktami i podziałami ich świadectwo jako budowniczych pokoju jest cenniejsze niż kiedykolwiek. Bardzo dziękuję Państwu za obejrzenie tych w tym tygodniu aktualności z Watykanu. Dla EWTN Polska, właśnie stąd z Watykanu, Magdalena Wolińska-Riedi. Bolsena, średniowieczne miasteczko nad jeziorem o tej samej nazwie, 100 km na północ od Rzymu. To tu od prawie 800 lat pulsuje źródło obchodzonego uroczyście święta Bożego Ciała. To w Bolsenie w 1263 roku doszło do cudu eucharystycznego, który leżył podstaw uroczystości liturgicznej. Bóg zechciał umieścić ten szczególny znak w rękach czeskiego kapłana, księdza Piotra, który miał wątpliwości co do wiary w rzeczywistą obecność Jezusa w konsekrowanej hostii. Udając się do spowiednika, by wyznać te wątpliwości, otrzymał wskazówkę, by udał się z pokutną pielgrzymką do Rzymu, do grobów apostołów Piotra i Pawła. Ksiądz Piotr z Pragi tak też uczynił, a wracając, zatrzymał się tutaj, by odprawić mszę świętą. Wątpliwości nadal były w nim obecne i wciąż zmagał się z wiarą w koncepcję rzeczywistej obecności Chrystusa w Eucharystii. W momencie konsekracji hostia zaczęła krwawić. Kapłan wziął święty korporał, owinął hostię i zaniósł do zakrystii, po czym natychmiast udał się do Orvieto, niedaleko Bolseny, gdzie w tym czasie przebywał papież Urban IV ze swoim dworem. Zdarzenia doszło w świątyni, gdzie przechowywane są szczątki świętej Krystyny, męczenniczki chrześcijaństwa, zmarłej tu w czasach prześladowań Dioklecjana w IV wieku. Po dokładnym zbadaniu sprawy papież Urban IV nakazał, aby hostia i płótno ołtarzowe splamione cudowną krwią zostały przywiezione do Orvieto i wystawione na widok publiczny. 11 sierpnia 1264 roku papież Urban rozszerzył święto Bożego Ciała w Orvieto na cały świat katolicki bullą transiturus de hoc mundo i zlecił świętemu Tomaszowi z Akwinu skomponowanie tekstów liturgicznych na tę uroczystość. Od tego czasu w czwartek po niedzieli Trójcy Świętej w miastach na całym świecie odbywają się procesje Bożego Ciała, a Bolsena do dziś przyciąga prawdziwe tłumy.
Jest tak wielu ludzi, którzy przychodzą, aby wręcz również fizycznie doświadczyć tej atmosfery. Przede wszystkim przybywa tu wiele parafialnych grup dzieci pierwszokomunijnych z kapłanami, katechetami, rodzicami. Bazylika Świętej Krystyny leży na średniowiecznym szlaku pątniczym zwanym Via Francigena. Szlak biegnie z Canterbury aż po grób Świętego Piotra w Watykanie i dalej w kierunku Jerozolimy. Łącznie ma długość 3200 km. Zrodził się on przed rokiem tysięcznym na pielgrzymim szlaku, jaki przemierzył arcybiskup Canterbury Sigerik. Quindi ritornando verso l'Inghilterra, traccia questo diario. Po powrocie do Rzymu czeski kapłan opisał swój szlak pątniczy i oczywiście wspomniał o mieście Bolsena, ponieważ była to jedna z tak zwanych stacjo na trasie podróży. Miejsce to stało się obowiązkowym przystankiem dla pielgrzymów, gdyż znajdowały się tu relikwie męczennicy, świętej Krystyny, naszej patronki. Perché qui c'erano le reliquie della martire Cristina, la nostra patrona. W całej Europie Bolsena z czasem stała się ważna również jako przystanek i miejsce cudu eucharystycznego. Uroczystość Corpus Domini to tutaj wielkie święto. Całe miasteczko tonie w kwiatowych kompozycjach, a uroczysta procesja rozciąga się na ponad 3 kilometry. Opisywana jako najdłuższa na świecie, trasa jest ozdobiona spektakularnymi dywanami z kwiatów wykonanymi przez grupy tzw. infioratoris. To dla nas historyczna tradycja. Jeden z najważniejszych dni w roku dla mieszkańców Bolseny. Cała społeczność ma swój wkład w uroczystą procesję oddającą hołd Chrystusowi. To zwyczaj, który przechodzi z pokolenia na pokolenie, od małych dzieci po dorosłych. A starsi, którzy już nie mają sił klęczeć na ziemi przy tworzeniu kompozycji, pozostają w pobliżu, przycinają kwiatki. Wszyscy jesteśmy w to włączeni. Właśnie tak wyglądają uliczki malowniczej Bolseny w dniu święta Bożego Ciała. Całe rodziny, począwszy od najstarszych, aż po zaledwie kilkuletnie dzieci, którym dziadkowie przekazują te wielopokoleniowe tradycje, zaangażowane są w przygotowanie przepięknych, kwietnych dekoracji ozdabiających zaułki miasteczka, którymi przejdzie potem uroczysta procesja. W procesji niesiona jest m.in. relikwia z jednym z kamieni, na które w XIII wieku podczas cudu miały spaść krople krwi. 4 z 5 takich kamieni przechowywane są tutaj w bazylice w Bolsenie. Jako namacalny ślad tamtego wydarzenia z 1263 roku oraz jako źródło mocy i wiary dla współczesnych i dla przyszłych pokoleń. Dla EWTN Polska z Bolseny Magdalena Wolińska-Riedi. Ten fragment Biblii, całej tradycji biblijnej wchodzi właśnie jako fundament do naszego święta, czyli po prostu my w sercu Pana Jezusa widzimy źródło naszych sakramentów, źródło naszego życia i źródło naszego uzdrowienia. Czerwiec jest miesiącem Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tym roku uroczystość przypada 7 czerwca. Data zmienia się każdego roku, ponieważ obchodzona jest w piątek po oktawie Bożego Ciała. Początki święta sięgają 1673 roku. Francuska zakonnica z zakonu nawiedzenia Najświętszej Marii Panny we wschodniej Francji zaczęła otrzymywać wizje dotyczące Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jezus ukazał się siostrze Małgorzacie Marii à la Coque w kaplicy w Paray-le-Monial. Objawił sposoby oddawania czci Najświętszemu Sercu i wyraził swoją ogromną miłość do ludzkości. Ukazał się z sercem widocznym na zewnątrz klatki piersiowej, płonącym i otoczonym koroną cierniową. Jezus powiedział siostrze Małgorzacie Marii: Moje Najświętsze Serce jest tak intensywne w swej miłości do ludzi, a dla Ciebie w szczególności, że nie będąc w stanie pomieścić w sobie płomieni swojej żarliwej miłości, muszą być one przekazywane dalej wszelkimi sposobami. Ksiądz Krzysztof Marcjanowicz, ceremoniarz papieski z Watykanu, mówi, że kult serca Jezusowego jest bardzo intymny i ma odzwierciedlenie w tradycji Kościoła od wieków, od czasów, gdy żołnierz na Kalwarii przebił bok Jezusa, aby potwierdzić Jego śmierć. Święty Jan Chryzostom, jeden z wspaniałych, wielkich ojców Kościoła,
w jednej ze swoich homilii właśnie opisuje ten moment i mówi, że tam się biorą początki, tam jest początek sakramentów Kościoła, szczególnie chrztu, czyli wody, która nas obmywa, oraz Eucharystii, krew, która nas posila, która daje nam życie. Wizje te trwały przez 18 miesięcy. 16 czerwca 1675 roku Jezus powiedział siostrze Małgorzacie Marii, aby promowała święto ku czci Jego Najświętszego Serca. Dał jej również 12 obietnic złożonych wszystkim, którzy czczą i promują nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego. Siostra Małgorzata Maria zmarła w 1690 roku i została kanonizowana przez papieża Benedykta XV 13 maja 1920 roku. Watykan wahał się, czy ustanowić święto Najświętszego Serca, ale gdy nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego rozprzestrzeniło się w całej Francji, Watykan uznał w 1765 roku uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego. Taka uroczystość jest ustanawiana oraz, to jest ciekawe, w Rzymie tylko dla arcybractwa Serca Jezusa. I na początku przez ponad, właściwie prawie wiek, tak to zostaje, po czym dopiero Pius IX daje tę uroczystość dla całego Kościoła Powszechnego w 1856 roku. W 1856 roku papież Pius IX wyznaczył piątek po święcie Bożego Ciała jako święto Najświętszego Serca Jezusowego dla całego Kościoła Powszechnego. Od tego czasu miesiąc czerwiec jest poświęcony Sercu Jezusa i Jego ogromnej miłości do nas wszystkich. Zanim zostaną członkami papieskiej gwardii szwajcarskiej, potencjalni rekruci składają wizytę w Watykanie. Na czele tej konkretnej grupy stał halabardnik Nico Kaufmann, który przez tydzień poprowadził ich zajęcia. Dziś rano kandydaci uczestniczyli w audiencji generalnej. Oni, potencjalni rekruci, obserwowali, jak Ojciec Święty przejeżdża przez plac Świętego Piotra. Celem gwardii jest przybliżenie im tego, co stanie się ich obowiązkami i zadaniami. Dwa słowa określające obowiązki żołnierza papieskiej gwardii szwajcarskiej to lojalność i odwaga. Jesteśmy tutaj, aby służyć Franciszkowi i jego następcom. I oczywiście jesteśmy tutaj, by z wiernością, nawet za cenę własnego życia, chronić go, jeśli zajdzie taka potrzeba. Dla nas, szwajcarskich gwardzistów, ochrona Ojca Świętego jest podstawową misją. Misją numer jeden. To oznacza, że na przykład wtedy, kiedy papież znajduje się w papamobile, osoby ubrane w garnitury i krawaty tuż przy nim, oprócz żandarmerii, to są właśnie papiescy gwardziści. Przewidywanie niebezpieczeństwa i neutralizowanie zagrożeń to niektóre z kluczowych obowiązków w ochronie Ojca Świętego. Za każdym razem, gdy papież Franciszek uczestniczy w wydarzeniach publicznych i odprawia msze święte, niezależnie od tego, czy to za granicą, podczas podróży apostolskich, czy w samym Watykanie, jest narażony na różne niebezpieczeństwa. Kiedy wyjeżdżamy za granicę, zwłaszcza w podróże apostolskie, jedziemy tam również po to, aby zapewnić wsparcie bezpośredniej ochrony Ojca Świętego. Dla nas są to chwile wyjątkowe, w której uwaga jest na najwyższym poziomie, bo znajdujemy się za granicą, a nie u siebie, tutaj w Watykanie. Pragnienie papieża Franciszka, aby podróżować na peryferię, może stanowić wiele autentycznie pięknych, ale i trudnych chwil dla grupy zadaniowej do spraw bezpieczeństwa. Nieoczekiwane i trudne sytuacje mogą pojawić się bez ostrzeżenia.
Dramatyczne momenty i wydarzenia z udziałem papieża Franciszka czy jego poprzedników trafiały czasem nawet na pierwsze strony gazet. W 2007 i w 2008 roku dokonano zamachów na papieża Benedykta XVI. Pierwszy miał miejsce podczas uroczystej pasterki w Bazylice Watykańskiej, a drugi w Papa Mobile na placu Świętego Piotra. W listopadzie 1970 roku miała miejsce próba pchnięcia nożem papieża Pawła VI na lotnisku w Manili na Filipinach. A w najbardziej tragicznym momencie, 13 maja 1981 roku, papież Jan Paweł II został postrzelony na placu Świętego Piotra, gdy jechał pośród wiernych swoim Papa Mobile. Ślubowaliśmy, że jeśli do tego dojdzie, oddamy życie za Ojca Świętego. I trzymamy się tego ślubowania. To jest to, co nas najbardziej łączy. Ta przysięga. To jest gotowość, by stanąć 6 maja i być w stanie przysięgać nie tylko przed moją własną rodziną, ale przed całą wspólnotą Gwardii Szwajcarskiej. To poważna sprawa. Przed ceremonią zaprzysiężenia nowi rekruci przechodzą testy bezpieczeństwa, aby zweryfikować ich przygotowanie. W tej części egzaminu ćwiczą z paralizatorami, aby zneutralizować napastnika. Ćwiczenie bezpieczeństwa jest również bardzo ważne z tego względu, by uniknąć skrzywdzenia niewinnych turystów czy pielgrzymów. Zatem najlepsze, co można zrobić, jeśli chodzi o użycie broni, to zachowanie zdrowego rozsądku w każdym momencie. Jeśli nie jestem przeszkolony, nie powinienem dotykać broni, ponieważ wszystkie wypadki zdarzają się z pozornie nienaładowaną bronią, która jest jednak załadowana. To dzieje się zawsze przez głupotę lub w chwili lekceważenia. Wewnątrz zbrojowni koszar Gwardii Szwajcarskiej halabardnik Gianluca Andreato jest odpowiedzialny za konserwację mundurów, sprzętu ochronnego i broni, którą strażnicy noszą na służbie i podczas ważnych wydarzeń, takich jak ceremonia zaprzysiężenia, Wigilia Bożego Narodzenia i msza święta w niedzielę wielkanocną. We have here some special armament. Mamy tutaj specjalne uzbrojenie. Nie jest może jakoś specjalnie chronione, ale mamy tu szczególnego świętego z przodu. To święty Mikołaj z Flu, zwany po niemiecku bratem Klausem. To nasz święty narodowy i jeden z naszych świętych protektorów Gwardii Szwajcarskiej. Mamy tu napierśnik, mamy też płytę tylną, część zbroi oraz część z kołnierzem. Co jest w środku? Duże naramienniki, wszystkie są spięte skórzanymi pasami. Możemy je zobaczyć tutaj. Są spięte razem. Raz tutaj na górze, następnie opaski na ramionach przy kołnierzu. Hełm jest w nowym wydaniu. Mamy tutaj kawałek z piórkiem, które wchodzi dookoła aż tutaj. Mamy tutaj godło naszego papieża, który założył naszą gwardię. W środku jest skóra i nic więcej. Więc to naprawdę nie jest wygodne do noszenia, ale Jezus cierpiał na krzyżu, my cierpimy z hełmem. Jesus suffered at the cross, we suffer with the helmet. Gianluca kontynuuje, pokazując różne karabiny, mundury i miecze. Przyznaje, że najpotężniejszy z nich w tym pomieszczeniu się nie znajduje. Nasz dowódca powiedział to, co zacytował ojciec Pio. Najsilniejsza broń, taki karabin maszynowy, to Rosenkranz, różaniec. I tak właśnie jest, więc myślę, że i my mamy tutaj broń, która może mieć śmiertelne konsekwencje. A w następnym odcinku Watykano przedstawimy ostatnią odsłonę naszego serialu dokumentalnego na temat papieskiej Gwardii Szwajcarskiej, w której zerkniemy na przyszłość Gwardii oraz na życie gwardzistów po zakończeniu służby.